Jeżeli chodzi o zwalczanie szkodników i roztoczy, też zbliża się ważny okres, kiedy trzeba będzie kontrolować populację przede wszystkim przędziorków. I tutaj mamy, przypominam, dobre, sprawdzone rozwiązanie, czyli NVIDOR do stosowania przed kwitnieniem. Jeżeli w dobrym momencie zastosujemy NVIDOR, w późniejszym okresie po kwitnieniu będzie znacznie łatwiej nam kontrolować populację. I taka technologia sprawdziła się również w ostatnich latach w ramach tutaj malinowego faktory, zarówno pod osłonami, jak w gruncie. W okresie po kwitnieniu w takiej technologii wprowadzamy środki naturalne, nie pozostawiające z chemicznych pozostałości, takie jak Mulpar czy Siltak. I znowu ta technologia pozwala na wysoką skuteczność i ograniczenie pozostałości w plonach. NVIDOR stosowany przed kwitnieniem praktycznie rozkłada się do zera i nie wykazuje żadnych pozostałości, czyli nawet w takich plantacjach, gdzie wymagane jest ograniczenie ilości substancji aktywnych, ta technologia sprawdza się i od strony skuteczności, i poziomów pozostałości. Ważna techniczna uwaga dla tych, którzy stosują takie środki jak NVIDOR, aby stosować duże ilości wody, że ten kontaktowy produkt dokładnie pokrył nam całą powierzchnię rośliny. Wtedy mamy zagwarantowaną wysoką skuteczność. Koniec kwietnia, maj jest to okres, kiedy musimy też zacząć zwracać uwagę na inne szkodniki. To są mszyce, to są pryszczarki. Jeżeli chodzi o pryszczarka, tu u pana Pawła prowadzony jest monitoring i to jest najlepsza metoda wyznaczania terminu zabiegu. W ramach naszych komunikatów na stronie Jagodnika i na stronie Bayera będziemy państwa na bieżąco informować, kiedy będzie optymalny termin do zwalczania pryszczarka na malinka. I środkiem, który od wielu lat jest stosowany i sprawdzony, jest to preparat Calypso. Zwracam uwagę, że Calypso jest to również środek, który bardzo dobrze radzi sobie z mszycami. Wiadomo, że mszyce bezpośrednio dużego zagrożenia gospodarczego nie powodują, ale jest to grupa szkodników, która może być wektorami, czyli przenosicielami wirusów. Dlatego nawet jeżeli założymy drobne, małe kolonie mszyc, warto wprowadzić do programu Calypso, ponieważ później mamy zdecydowanie mniejsze porażenie chorobami wirusowymi. Przy prowadzeniu ochrony należy uważać, żeby nie przekraczać norm i dopuszczalnych poziomów pozostałości. Oczywiście podstawową zasadą jest przestrzeganie etykiet, ale również bardzo ważnym elementem technologii jest przestrzeganie zaleceń ekspertów. I zarówno nasze komunikaty Wademekum, jak i informacje dostarczane przez doktora Krawca pozwalają stosowanie tych produktów w optymalnych terminach. I jeżeli będziemy je stosować w optymalnych terminach, będziemy mogli ograniczyć ilość zabiegów w całym sezonie, zachowując bardzo wysoką skuteczność. Przestrzegam jeszcze raz, będziemy to do znudzenia powtarzać, przed kupowaniem środków niewiadomego pochodzenia, zwłaszcza z tak zwanymi ukraińskimi etykietami. Bardzo często są to środki niestety podrabiane. Wiemy to z praktyki, że często Ukraińcy kupują w Polsce środki, ponieważ ufają jakości, która jest tutaj dostarczana. Nie ulegajmy tym pokusom, nie tylko dlatego, że jest to nielegalne, ale dlatego, że jest to bardzo, ale to bardzo niebezpieczne dla użytkowników, ale również dla konsumentów. Sezon 2018 to przede wszystkim szerokie wprowadzenie do praktyki naszych nowo rejestrowanych środków w trakcie sezonu 2017, bo takie preparaty jak Luna Sensation czy Luna Experience miały rozszerzenie etykiet w trakcie sezonu i nie wszyscy w ubiegłym roku zdążyli je zastosować. Ważne, że mamy wiele lat doświadczeń, badań prowadzonych również w ramach malinowego faktory, które potwierdziły, że są to wysoce skuteczne i przydatne środki do tej technologii. Najnowsza informacja to taka, że znany plantatorom malin preparat Teldor w najbliższych dniach uzyska rozszerzenie etykiety i będzie go już można stosować praktycznie we wszystkich uprawach jagodowych, między innymi w porzeczkach czy borówkach, co było częstym pytaniem od plantatorów. Dlatego tu szczególną uwagę zwracam na nowe możliwości stosowania Teldoru już teraz nie tylko w truskawce i malinie, ale również w całej gamie innych upraw jagodowych.